Witamy moi drodzy po KSW29, jest z nami Mateusz Piskosz, cześć Uchaz. Siemano. No przede wszystkim powiedz, co poszło nie tak w tej walce twoim zdaniem, bo miałem okazję widzieć cię podczas przygotowań dość regularnie, byłeś w bardzo dobrej formie, walka bardzo dobra, ale jednak czegoś zabrakło. Jak myślisz, co się stało? No, powiem ci, w trzeciej rundzie trochę mi miałem już takie trochę klapki na oczach, mi się włączyły. Już myślenie mi się wyłączyło, tylko żeby iść do przodu. Spompowały mi się trochę łapy, nie zdawałem tych ciosów. Trzecia runda, wydaje mi się, zaważyła po prostu nad przebiegiem tej walki, no nie? Nad końcówką, tak? Nad werdyktem. Powiedz mi, jak ocenisz postawę Roberta Radomskiego, no bo walka wyglądała tak, że obaj szliście do przodu, obaj poszliście na całość, daliście się wszystko. Jak oceniasz jego formę dzisiaj? Dobrze, no co, no wygrał ze mną, to ciężko, żebym coś powiedział na niego złego, no charakternie podszedł chłopak, no dał z siebie wszystko, ja dałem z siebie wszystko, no on miał dzisiaj rękę uniesioną ku górze, no szacunek, no. Powiedz mi, czy był moment w walce, w którym czułeś, że możesz tą walkę skończyć przed czasem? No tak na początku tej pierwszej, no końcówka tej pierwszej rundy, tak myślałem, że jest ten, ale tak... No, na pewno dało mi to trochę skrzydeł i takiej pewności siebie, no nie? A powiedz mi, Mateusz, jakie masz plany na przyszłość? Dość rzadko cię widzieliśmy w tym roku w MMA, czy w następnym roku chcesz zmienić ilość walk, które stoczysz? No słuchaj, powiem ci, wiesz, ja to jestem chętny na walki. Jakby była możliwość, to biłbym się jak najczęściej, tylko miałem po prostu jakieś problemy, tam nie wiem, ciężko, byłem w jakimś takim, nie wiem, momencie kariery swojej, gdzie ciężko było znaleźć dla mnie przeciwnika, nie wiem, w tej organizacji, to nie zależało ode mnie. Gdyby to zależało ode mnie, to bił się dużo częściej, naprawdę. To powiedz mi, jak myślisz, ta porażka, jak ona wpłynie na twoje dalsze losy tutaj w KSW? Nie wiem, no zobaczymy, no kurde, no jakby nie wpłynęła, to na pewno mogę powiedzieć, że na mnie wpłynie motywująco i ta porażka nie na pewno nie mnie od tego sportu nie odciągnie, a jeszcze bardziej będę ciężej trenował, bo powiem ci szczerze, że naprawdę przygotowałem się do tego sumiennie, po prostu nie poszło, no i miałem gorszy dzień, ale no nie mogę sobie nic zarzucić, jeżeli chodzi o przygotowanie i tak jak mówię, no zostawiłem serce w oktagonie, biłem się do końca i myślę, że to jest na pewno ważne. No. Jeśli chwilę, Juchas, o przygotowaniach, to jako jeden z nielicznych zostałeś w klubie u Pawła na Stuli. Wiem, że przygotowałeś się też w Szczecinie u Berserkerków. Czy były jakieś wyjazdy jeszcze? Nie, ja w Szczecinie siedziałem tam z półtora miesiąca, wcześniej u Pawła, byłem jeszcze w obozie w Ałczu. I no końcówka była w tym obozie i no, tak wyglądały mniej więcej przygotowania. No, nie? Okej, Mateusz, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspaniałą walkę. Dzięki. No, dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.